Nowe mapy, Zatoka Małży, Studzianki, Posterunek. Ogólnie wiem, że te mapy nie są świetne, ale w trybie natarcie one kompletnie się zmieniają. Ja bym nawet się nie sugerował tym, że mapy na randomie są słabe, to dlaczego mają być na natarciu? One na natarciu zupełnie inaczej wyglądają. Fajnie, że jest w końcu sklep za przedmioty, za obligacje. Trzy nowe modyfikatory. Sezon się zaczyna od 10 stycznia. Sklep macie 114, Kampfansera, Koncepta, Charlemagne i Skodę. Przez jakiś czas, nie wiem, przez rok, nie były te czołgi dostępne do kupienia, ale w końcu są. Więc jak ktoś chce, to może sobie kupić. A jakieś naklejki, nieśmiertelniki, kamuflaże. No tu są pokazane te mapy. Ciekawe, jak się będą prezentować, to są poprzednie mapy. Wymiana ognia, stale się rozrzut działa, zmniejszył się na stałe 0,15 dla wszystkich uczestniczy. Wow, czyli każdy czołg będzie bardzo celny. To jest mega ciekawe. Mechanika wykrywania. Będzie ten spot na 25 metrów, nie tak jak jest teraz, że na 50 metrów za skałę podjedziecie, tylko i zaświecicie. Tylko teraz to będzie to 25 metrów. Podstawowy czas bycia wykrytym na 3 sekundy. Czyli jak kogoś zaświecicie i schowacie się za narożnik, to nie będziecie go widzieć przez 10 sekund, tylko przez 3 sekundy. To jest ogromna zmiana. Jeżeli chodzi o jakby takie taktyczne jakieś granie, wychylanie się, spotowanie. Naprawdę, to ja nie mówię, że to jest złe, bo ja mówię, że to jest ciekawe i ten tryb moim zdaniem w jakimś stopniu zmierza pozostania takim trybem e-sportowym w grze, bo widać, że dużo takich rzeczy się dzieje w tym, wokół tego trybu i wiadomo, że nie każdy z was go lubi, ale no, mega interesujące są te zmiany i widać, że Wargaming dużo poświęca temu trybowi. Pytanie, jak to zostanie odebrane i jak to wyjdzie w praniu. Więcej jakichś wariacji taktyk i różnych takich zagrań. Sezon karma z nowego Pegaza do 19 lutego 2024 od dzisiaj. Wypożyczone pojazdy MX M4, CS i Minotauro. Bardzo fajne czołgi pod natarcie. I let's go, zaczynamy. Dobra, zanim przejdziemy, to dzisiaj dostałem przesyłkę od kuriera. A w tej przesyłce dla ciebie z okazji urodzin, dla Kamila Itera tu jest napisane, taki nosacz urodziny kolejne, nie strasz Bosie. No i w środku naprawdę się trzymasz, jak to robisz. Wszystkiego najlepszego od top moderacji, Natka, Michał, Bohater oraz Mater. Uśmieszek. I to jest lustro i ja siebie widzę, jak się patrzę na to, a tak to wy siebie widzicie, nie? Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jägermeister. Dankeschön. Kolejna rzecz. Opaska cebularza. I trzecia rzecz. Koszulka. Nie wiem, co to jest za koszulka. Uwaga. Dzban. Ej, to jest nawiązanie chyba do koszulek czempiona, że czasami takie mam na streamach czy coś. I jest taki chyba czciące i jest takie ten. Zajebista. Elka. Dobra, założę. Będę w niej grać. Idealnie leży. Dziękuję bardzo moderacji. Nowa mapa od razu. Hub po lewej, wszystko się będzie działo po lewej. Tak widzę. 60 TP. No ja chyba spróbuję zagrać batem i spróbuję zagrać prawą stronę. Tak rozciągnąć na balkony. Zobaczymy, czy to będzie mądre, czy nie. Mamy chociaż dwa lighty. Kurde, mamy tak ciężko. O, badger i siódmy. Dobra, już nie jest ciężko, jest git. Dobra, wezmę tak. Kurde, chciałem jechać w prawo, ale dobra, pojadę na lewo. Hello? Nie wiem, jak mówić w grze, muszę to zmienić. Jedzie CS. Kurde, mają tu więcej. Wow, ale mi dało od razu na starcie. Słabo.
My musimy... Kurde, mamy tak se... Wymiana też to jest słaba. 60 TP podejrzewające. Ten turyn strzelił. 60 TP może... Nie, no jest słabo, no. Nie zbiorą na lot, jest lipa. Odbiłem 60 TP, ale fart. Dwa naloty. Nie wiem, chyba porówno. Słabo to zagraliśmy. Znaczy, oni tu mieli przewagę, ale już nie było drogi ucieczki. Nasi nie wygrają tego. Mamy dwóch tam. No chyba to przegramy. No i może to wygramy, bo są domknięci, mamy E5. Wow, co tutaj się dzieje? Ja chyba to wygramy. Tak. A już Hori nas wykorowało chyba. Pięknie. Okej, ja nie chcę grać tu CS-em. Jeszcze E50M jest super, ale może wybiorę Mausa. Co to, mój TV-pek ma mikrofon i mówi. Okej. Będę mieć komunikację z jednym. Daki w T57 Heavy? Okej, spokojnie. Ale szybkie są te spoty, nie? To jest niesamowite. I w ogóle ta celność, widzicie tą celność? T57 Heavy w sumie ma ogromny potencjał w tym trybie, z tą celnością. To będzie bajka. Wszystkie czołgi, które są celne, dużo straciły, a te niecelne mnóstwo zyskały. To są dwie T57-ki. Kurde, Bartek ginie. No nie, Bartek. No to kaplica trochę. Dobra, ja wierzę w niego po prostu. Starana! Ale dostał za 500 starana. Dobra. Szkoda RHM, że będzie nas... tak irytować. Leczenia. Ten RHM będzie nas irytować cały czas. Ale dostał. Kurde, mi wpakował. Z drugie T57. Musimy grać na tego konia. Dobra, strzelił. Dobrze, RHM wjeżdża. Niedobrze. Daję leczenie. RHM-a nie ma, nice. Pięknie, pięknie, drużyno. No i co? Daki porobiony. Moc Mausa. Straciliśmy jeden czołg za Friko i tak to wygraliśmy. Moc Mausów, widzowie. Dużo HP, można grać jak idiota. A i tak wygrywasz. No, nie zdążyłem. 4000, super. Tutaj wyjedzie, co? Albo nie tu. GG! Ojeju, jak grać tę mapę? Tutaj by się przydał... Łoco. Taka otwarta mapa. Może tego bata wezmę. Bardzo otwarta mapa. A, nikt nie ma czatu. Józek gra na lajcie, okej.
Dobra, potwierdź wybór. Ja batam. Pewnie kluczowe będzie wjechanie na górę. No nie wiem, czy tym składem powinniśmy wjeżdżać na górę. Józek wjeżdża. Oni co jadą? Oni jadą w środek, druga strona osłabiona. Ja nie będę się pchać w ten pojedynek, więc jadę na lewo. Weźmiemy sobie nalot po lewej, tam jedzie tylko Bezeta. Musimy z nią wygrać. Kurde, zablokowałem się o wodę. Dlaczego nie dojedziemy w Bezeta? Ona jest sama. Halo? O kurde, mam spotta. Znowu silnik dostałem. Myślałem, że sobie wjedziemy w Bezeta, a tak to ona zgarnie nasz nalot. No chyba, że I7 pojedzie. Dawaj, dawaj. Mam jeden nalot. Jest Bezeta. Ała. Kurde, ja powinien tam wjechać. A Bezeta mądrze ucieka. Ja zginę. Albo nie? Kurde, jednej pestki brakuje. A i gdybym nie był kasztanem, tylko przycelował, to ten jeden strzał to tak... Kurde, ale ta Bezeta nas zrobiła i tak ładnie zagrała bardzo. Tu chyba przegramy. Ale też skopałem na samym początku, zebrałem bułę za darmo. Ale myślałem, że jakoś pojedziemy agresywnie na drugą. Słabo. Nie, biorę to na siebie. Moja wina. Jak oceniam tryb? No trzeba się będzie przyzwyczaić, że tak powiem. Dużo takich nowości. Zobaczymy, jak więcej pogram. Siema, Ksanowski. Jaką rangę planuję wbić? No pewnie czempiona. O, TP7 Heavy wezmę. Hej. Siemka. Hej, Kamil. No, to super, że rozmawiacie, wygrywamy, co? No, luzie. No, a jak? Dajemy czadu. No i super. Chyba lepiej tak na spokojnie pograć, będziemy mieli info. Dużo czego wyjdzie do tego miasta. A wyjedziesz do środek, tak? Jadę po nalot. Bezetem. No dobra, czaję, czaję. A Mausem tu jedziesz? Będziemy mieli całe info zaraz. Tu trzeba defensywnie wcelować się w beczkę, jak będzie przejeżdżać, jeżeli będzie przejeżdżać. Kurde, lodówka też jest ciekawym wyborem. Mausy wjeżdżają. Nie muszę podjeżdżać. Na tego Mausa powinienem pracować. Mauska da. Ladowa, uważaj. No KD. Ale skasowałem Mausa. Jest git. Ale wyrwałem konkretnie. A u nich beczka jest chyba bezużyteczna cały czas, więc spoko. Archem na plecach też. Minus 2000 HP. U mnie 10 sekund jak coś. Pomogę z beczką i lodówką. Kasuję lodówę. Jaka da?
Mam 5 sekund do PS, tak. Mogę w mouse strzelać. Ale przejazd. Jak KD ma USKD ich. Brawo, panowie. Klasa. Klasa sama w sobie. GG! Zwycięstwo! Zasłużona wygrana. O, siema. Co tutaj robimy? Ty lodówek grasz? Serio? Nie. No ja nie wiem co wybrać. TVP-ek? Super konia wybiorę. Może się przydać. Nie, nie lubię grać A1, bo teraz jest drugi nalot tutaj na C2 i on jest też ważny. Uważam, że po zmianach na tej mapie, jak dodali ten drugi nalot, to A1 aż takie ważne nie jest. I ich strona jest lepsza do tego, nie? Mamy obiekta 268, wow. Ale kocham te niskie rangi. Minus 1 CS na starcie, ale będziemy mieć drugi nalot. Tylko co oni mają za czołgi, że dopiero dojeżdżają? Oni zjeżdżają w dół? Fajnie, mamy nalot, zajebiście. TVP-ek objeżdża ich. To nie jest dobre zagranie raczej. W sensie, jest okej, okay, ale samemu nie rozwali żadnego czołgu. CS ucieka i CS go będzie rozwalać, niestety. Nie zdążyłem, w sensie nie opuściłem działa. Super Conqueror dojechał. Nie. O, TVP-ek uciekł. Dobrze, że TVP-ek mądrze gra. Widzi wszystko. Pytanie, czy... może wygramy A1? Mamy nalot na A1? Ja mam. To według mnie A1. Rzuciłem. Super. Kurde, nasz tam padł. CS dojeżdża A1, przestrzelimy? No jest lipa, jednak A1 przegrane. 60 PKD. Będą mieli drugi nalot, nie? 60 PKD jak coś. To PKD. No i on się leczy. Ulecz mnie też coś trochę. Chyba ten nalot trzymać na one-shota lepiej, nie, Patryk? Trzymam, trzymam. Super, nasze 2-6 się zrobiło fraga.
Wow, ale z... Dobra, hejtowałem 268, ale zacznę, że chłop przebija 60 TP. Teraz powinniśmy czekać. O, starać się. Dobra, ej, wszyscy wjeżdżamy w nich, czy nie? Czy... Dobra, nie, wracają na się. Okej, dobra, spokojnie. Tylko Patryk, oni w ciebie wiadą. Jak zobaczą, że ten. To ty musisz być gotowy, żeby zjechać na dół. Dam radę. Dobra. Oni jadą. Wiedzą o wszystkim. Rzuć na lot dobrze, jak możesz. Dobiję go? To by było ważne. Nie, on się leczy już. Nie. Muszę go jakoś podpalić albo coś. No nie dało rady, jak nasi w trójkę się rzucili po jednego, oni zaświecili. Szkoda, bo to było do wygrania. Kamilu, jak wbijam na streama, to każdy ma same winy. Rysiek się przekonał. No to zobaczmy, dzikus. Dziękuję bardzo, Uchter, za suba. RHM, RHM, dobra, to może nie dwa RHM. Dobra, wezmę TVPK. Od jutra jest, okej, jutro jest Battle Pass, okej. Faktycznie, tak. Biorę TVPK. No bo teraz na natarciu, zobacz, że każdy czołg ma super mały celownik, bo każdy czołg ma obniżony parametr właśnie do celowania. Oni będą, nie będą wjeżdżać na górkę. Nasz CS będzie wjeżdżać. Może ja wjadę? Kurde. Zobaczcie, bo oni strzelili. TVPK da magazynek, ale ja mu oddam magazynek. To była super decyzja moim zdaniem. O kurde, oprócz tego, że zebrałem od konia z HEK-a. A my powinniśmy rozwalić E50M. O kurde, mój błąd. Ja nie wiedziałem, że on będzie brać ten nalot. Dobra, nieważne, pomagam na środku po prostu. Oj, to też było głupie. A fosz B jeszcze jest dookoła, aha, nie widzieliśmy fosza. No to jest kaplica. Nieważne, jakbym dobrze tutaj spróbował zagrać. To jest minus 4000, to jest za dużo. No nie dałem rady. No i co? Nie miałeś racji. Racing. Faktycznie racing w teamie. Coś nie dał rady. O, piaszczystą to znam dobrze. Wiem, jak tutaj rozstawiać nawet. Siema. Hello. Witaj, idolu. Czym grasz EBR-em? Twój kolega będzie stać na bazie superkoniem? Nie wiadomo. A co chcesz, żebyśmy zagrali? No chcesz, żebyśmy zagrali sobie jeden czołg tu. Możesz grać, jeżeli chcesz EBR-em i dawać info i wrócić tu. Przejęcie linii K przede wszystkim i jakiś czołg na środku, jakieś grube 60 TP. Ale jeden czołg na pewno tu potrzebujemy. To...
Super konia czekaj, potrzebujemy. Weźmiesz? O dobra, 60 to też może być. Dobra. No to git. A, Centurion tam jedzie w ogóle. Dobra, linia K będzie wygrana, ja jadę na drugą stronę pomagać, przejmować. No. W sumie też pojadę. Będą mieli nalot, będą mieć. Ja przejadę tutaj pod to. Dobra, to tutaj będę stał jak coś. Okej. Taktycznie to wygląda git. No jest git, jest. Oj. Zmienię tryb może. Jak będą jechali na mnie, to w razie czego dasz mi pomoc, nie? Magical. Dobra, dobra. Może nie zobaczę go. EBR jedzie. Sipepeko. Potrzebuję pomocy. No taki przeszczął. No nie poleciałem, trudno. A jak z tą kapą i po drugiej stronie wyczyścimy, to jest git? Ten CS jest do rozwalania? Nice. EBR jedzie. Wiadomo. Jeszcze tak się mogę ci dać, muszę. Oni wylewają się na mnie. CS z góry. CS ci dam. Git, git. Dawajcie, dawajcie, spacajcie mnie. No kurde, właśnie problem. A więc się nie dam. Jest git, ja się spłacam. Nalot na mnie zużyli. Ale zajebiście chyba, co? No chyba close, ale i tak mnie tam. Kapa rozwalimy. Tylko nasz Centurion nie otrzyma bazy. Kurde, nie jest tak aż super. No ja. No nie, co ty robisz? Oh my god. Gdybyśmy mieli Super Conquerora na F9, to ta bitwa już jest dawno wygrana. Tylko niestety kolega był tam Centurion UX. Ogólnie bitwa jest do wygrania, tylko oni muszą zagrać dobrze. Mamy 60 AP, które jest bardzo zamknięte niestety. Musi nasz RHM wygrać to, bo to jest... Ale on tu failuje, on tak failuje. Ale no nie wiem, co niektórzy porobili w tej bitwie. Się mówią loką, co? Ty, zagramy jakieś tam, macie 50M, coś na prawo tam? Ja mogę zabrać CS-a. Mam tylko 3 czołgi, więc nie da rady. Spoko, ale ty RHM bierzesz? Okej. Okay. Możemy w dwójkę pojechać tam, tylko musisz dać spota. A na pewno potrzebujemy coś fajnego chyba tu, jeżeli gramy w drugą stronę. No nie, mamy strefa. To jedziemy full miasto raczej, co? Ty dasz spota i musimy wyczyścić miasto. I pod strefę grać. Wiadomo, wiadomo. No i mam full miasto, full miasto. Może być max jeden czołg, CS jedzie na lewo? Okej. Okay. Ej, ja zbieram ten nalot, duży, czy ty zbierasz? Wpikujmy light, bo się da.
Okej. O kurde, sorry, on ucieka. Ja zmieniam tryb akurat, sorry. Ej, w którym trybie ja strzelam? Co jest? To jest tryb szybki. Dobra, zbieraj nalot. Coś mi się ten celownik nie zgadzał. Frost, uważaj, bo mogą się wylać na ciebie. Nie wiem, czy ty słyszysz? Spotna jest trwa. Okej, grałem drugą stronę już, spoko. Dajemy w tego strefała. No, jest na strzała. Archałem już możesz ich obierzeć, co? Bo nie mają strefała. Jadę. Super, ale baza, baza. Mamy jakiś mały nalot? Duży nalot? Mam nalot. No i super. No i zbite. Bo HP jest tak sobie, więc uwaga. TPKD. Bez TBK można dać. Jest bardzo dobrze, panowie. Możemy grać w nas powoli, zabierać naloty. Jak coś. Na chillu. Nie popełniajmy błędów. A co, zbiorę nalot. No to chyba niepotrzebnie. No po bitwie. Kurde. Słaby nalot. Nawet nie za dwa. GG. Siema, Widolu. O kurde, ej, spadła mi cebula. No i co z tego, Raven, że zrobiłem 1400 damage'a, jak pomagałem, grałem drużynowo, przejęliśmy pozycję, trochę tam rozstawiałem. Wygraliśmy, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze w tym trybie. Nie uszkodzenie, nie granie pod siebie, tylko granie pod drużynę. Oni będą jechać tędy, tak. Więc albo... robimy presję im tu, albo się odwracamy, nie? A najgorzej, że to jest jedyny czołg chyba. To nie możemy zrobić takiej presji, bo to jest tylko jeden czołg. Szkoda. Musimy jakoś wygrać na tej części. Jest ten CS. To jest bardzo ważny pojedynek. Super. Super, że 60 TP tak przebiło. Ej, ja nie trafiłem. Pomocy. No i padnie nam 60 TP. Wiesz, że to dużo czołgów. Dobra, spal wroty. Spal wroty. Ojojoj. Dobrze. Kurde, brakowało bardzo mało, żeby uratować. Ale on dużo za dużo stracił na tym.
25 sekund na lot. Ten nalot bym zabrał. Raz. Ładnie, ładnie. Mamy to. A bałem się, bo straciliśmy 60 AP. Nie wyglądało to jakoś super. Dobrze, super. Mamy to. Wygranko. Największy w tych mam największy wpływ w tych bitwach tak drużynowo mamy jak gram mausem. Tu stankuję, tu kogoś ten. Drużynowo staram się zawsze grać jak najlepiej i wygrywamy. GG. Tak jest, jeszcze frag, super. Hello, siema. Nie wiem, Łukasz. Ja lubię super konia. Na taki alchelów. Żeby pofarmić. Na lewo. Czemu do mnie dzwonisz? Gram rankedy. Śmieje się ze mnie i do mnie dzwoni, ty. Teraz muszę być skupiony. Mam RHM na plecach, to jest czołg mniej. Walczymy tam co 1 do 1. Nie wiem, czy wjeżdżać beczkę. Dobra, wjeżdżam, wjeżdżam, wjeżdżam. Chodź, 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 chodź. Kurde, nie siadł taran. Jak tu nie przebiłem? Halo? Come on. Więc 6000 HP. Kurde, nie zasłoniłem jeszcze tej beczki. A to chyba by nie miało znaczenia. Ale dwa razy nie przebiłem z hasha beczki w to miejsce. Masakra. Jedno poleciało piksele za wysoko. Adios. No i dobra, no i co? Srebro B. S? Fajnie, ale z tego to musi brać pod uwagę poprzednie rankedy, bo w poprzednich rankedach byłem czempionem. Nie miałem tych kwalifikacji jakichś świetnych. Poprzednio byłem czempionem. Tam trochę... Miałem trochę więcej tych punktów nawet jak na czempiona, ale... To musi brać pod uwagę poprzednie.